Dobry, dobry wiewiórki i bobry, witamy was w kolejnym odcinku Mieszczucha na roli. Dzisiaj po raz kolejny nie jestem sam. Do pomocy dzisiaj przybył onkel Jorg. Witam cię, onkel. Witam cię, Szarpi, witam widzów twoich, moich, można też na jakie są. Na pewno ktoś tam się znajdzie. I teraz ja tu będę się bił z własnym językiem, bo ja mam tak, że jak ktoś do mnie godo po naszymu, to ja automatycznie się przestawią na godka po naszymu. Ale z kuli tego, że nie wszystkim to pasi na YouTubach, niektórych bawi śląska godka, innych kurwio śląska godka, postaram się gadać po gorolsku, po polsku. Ale ja tak mam... Boże szczęście przyjmie. Słuchaj, ja tak mam w robocie, nie? Właśnie. Wystarczy, że do mnie ktoś zacznie gadać, to ja się przełączam automatycznie, nie? I tak to jest. Dobra, słuchajcie, kochani, plan jest taki. Na początek onkel Jorg wsiada tutaj oczywiście do kombajna. Kombajn jest wyrychtowany. Nasztalowany. Nie, kombajn jest naprawiony, kombajn jest umyty i kombajn rusza na żniwa na pola 83 do 86, tak jak wam tutaj pokazuję. Czyli cztery takie wąskie pola połączone w jedno. Przy czym tutaj na polu 86 widzę, że coś, że polamił, bo jest taki kawałek z chwastami. Taki bezsensowny kawałek zostawiony, zachwaszczony, ale dobra, to już tam pół biedy. W sumie szkoda, bo tam jest soja, a to wiadomo, jak sypie soja, więc będą większe straty. Trudno. I ja tutaj pojadę zaraz za Jorgiem. Tutaj do klasa są zaprzęgnięte dwie przyczepki moje i ja ten ciągnik tam zostawię i ruszę na prasowanie belek trawy tutaj na mojej łące zaraz przy farmie. Łąka bez, w sumie bez numerka. Dobra. Zajmował, że jest numer. Ja. Stracił się Kajś. Na piwo poszedł. I się zaczyna. I się zaczyna, no. To jest. Moplikiem se jada na szychta. Na szychta. Pojedziesz moplika na szychta. No. No. Słuchajcie, bo sprawa jest taka, tutaj onkla na pewno większość z was zna, bo tutaj był niedawno gościem na farmie wujka w serii Sąsiedzi, a też zapewne część z was subskrybuje kanał i Jorga i na pewno zapewne tutaj, oj, cóż ja to się... Ja tu delikatnie strum zachodził. Tam ale część z was być może Jorga nie zna i po raz pierwszy tutaj ma do czynienia z tym oto ekspertem, że tak powiem, to jest osoba, która ma uprawnienia do wystawiania licencji na lamienie. No. Tak. Jeżeli tutaj jest zatwierdzone lamienie, to słuchajcie, przez Jorga, no to nikt nie ma prawa się czepiać, że tutaj ktoś polamił. No, nie ma takiej opcji, to jest jak amen w pacierzu, alfa i omega i początek i koniec. No. Tak to jest. Tak właściwie, no to skąd jesteś? Czym się zajmujesz na co dzień? Tutaj zdradzę tylko spoiler, że tutaj onkel Jorg jest naprawdę takim, można powiedzieć, fanem z całego serca farmingów chyba od bardzo, bardzo długiego czasu. No ale to powiedz, Jorg, jak to się stało, że się stało i skąd, że tak powiem, dochodzi do mnie twój sygnał w tym momencie? Sygnał dochodzi z jakieś 80 km od ciebie, powiedzmy, bo mało wioska niedaleko Kędzierzyna Koźla, to do Bytomia nie ma daleko. No nie ma. No także to tam jest, czekaj, no to jest siódemka, to jeszcze nie jest twoje, następnie 86, od 86, no. Bo te dwa pierwsze są moje, ale tam obecnie nic nie ma, bo one też będą łączone. No. A to są jeszcze modrzewka, o, powodzonka. Spokojnie. Spokojnie, a tak jak ci padał przed nagraniem, może no. Zrobić. A właśnie, może być okazja przetestować chociaż. No, no także no, mało wioska koło Kędzierzyna Koźla. Raczej nie będzie żaden tam z Bytomia znał. A jasny, fajny film. Czekaj, cof mi się tam kaś na bok, co się zaraz moment, nie moment. Tu są czyjeś pola, tu są pola od Jacka. Proszę, Jacuś. Pomogłem ci z drzewkami. Nie, no ja to oczywiście przesunę zaraz. I na spokojnie. Dobra, nie, moment. No wiesz, ja się tu dam rady, bo ja się tu zrobię uwrotnik i będzie. No to nie ma problemu tam. No, a co do farminga, no...
Wiesz, farming to jest to, że ja w sumie od urodzenia. No, urodził mhm. się na gospodarce, mieszkał, że jak przez 26 lat, dobrze 26 lat, no to cały czas się na tej gospodarce było, robiło z rolnictwem cały czas związane, bo jak potem do roboty, to też przebicie mu. Przebicie mąż od siebie? Dobra, chyba moment. U ciebie. A czy no, bo ja cię teraz przez moment, przed chwilą podgłośniłem trochę, wiesz, i chyba za mocno. Aha. Dobra, już ten, dobra. A teraz? No, teraz chyba dobrze będzie, no. Okej. Okay. No i tak, wiesz, ta rola tak jakoś we krwi jest, no, ta robota na polu. Mhm. I to tak... Na farming to taka odskocznia, bo teraz no nie mam rzechna, u nim nie jest rzechna na roli, to tam no, od czasu do czasu, bo niedaleko mieszkam brata, skąd pochodza, także jak mam wolne, a potrzebuję, to mu idę pomóc, a tak poza tym, no to farming to takie jest źródło, powiedzmy się, odskoczni, no i przez to ja tak, można powiedzieć, dość dobrze się na nim znam, no bo ja to traktuję prawie tak samo jak robota na tynni. To fakt faktem, że gra na mocka pozwalał udogodnień. No ale i zawsze tak jest... będzie, no wiadomo, bo to jest tylko gra mimo wszystko, nie? No bez to. To jest no gra i tu się nie ma co podziwiać za bardzo. Oczywiście. Nic wielkiego i to jest no, jak jest. No. Tak, no to może kiedyś, ale to za ile lat, kiedy w ogóle będzie szło zrobić, tak? No bo jakby tak się zastanowić, no przecież na polu to jest robota taka, że to nawet kurde rolnik z ogromnym stażem nie jest w stanie przewidzieć, co w sezonie, który się zbliża, go czeka, nie? Co tu zacznie, no tam, co mu tam zacznie bajsać te roślinki, czy tam taki robol, czy taki krobok, no. No nie, to dopiero to trzeba jeździć jednak co jakiś czas na to pole, oglądać co tam jest, co trzeba za środki zastosować, czy na chrobołki, czy na chwasty, na jakie chwasty, bo to nie jest, że jeden środek jest na wszystkie chwasty, chyba że Roundup, ale to i zboże padał. A no. bo Roundup je na wszystko. Tak. Także no trzeba, mimo wszystko trzeba co parę pora dni wyjeżdżać z tym opryskiem na pole, to trzeba wyjeżdżać z nawozem, bo to też w dzisiejszych czasach musi mieć, niestety, ale to no, jakiś czas dany, żeby coś z tego było, no tak, i... właśnie, to jest to. Jedynie jak się zawsze... nie da, to nie ma. Tak jest. Ja jedynie zawsze jednej rzeczy nie rozumiem, że na przykład, to ja tutaj oczywiście nie będę obwiniał rolników czy tam coś, ale jest taka sytuacja, że czasami, że po prostu sprzedawcy reklamują produkt dany, powiedzmy, wykonany, wytworzony z jakiejś, no wiadomo, z jakiegoś plonu, no bo to wszystko się do jednego sprowadza, że to jest... organiczne, eko, bez chemii, bez oprysków i tak dalej. No a tak naprawdę chyba dzisiaj wszyscy stosują jakiś oprysk, no bo tak jak mówisz, no są takie przemiany, powiedzmy, i w glebie, i w środowisku, i te wioski czasami są już teraz coraz bardziej takie przy miastach, no chociażby przecież przy samym Bytomiu, w Piekarach Śląskich, właściwie 3 km od centrum są ogromne pola, nie? Są ogromne pola uprawne, więc podejrzewam, że i to zanieczyszczenie powietrza ze spalin z takiej bliskości miasta jakoś działa tak, że no niestety trzeba to czymś spryskać, trzeba to jakoś, tylko że właśnie zawsze mnie to zastanawia, jak to się ma, bo to potem się reklamuje, nie? Że to wszystko takie zdrowe, że żadnej chemii nie było. Najbardziej to widać przy tych produktach dla dzieci, jakieś gerberki i inne tego typu tam bzdety, że te marchewki, z których są zrobione te słoiczki, to oczywiście z naturalnych plantacji, bez dodatku chemii, co urośnie, to się zbierze, nie? I to niby no. tego tyle jest zawsze. No. To jest takie... No nie bardzo w to wierzę, nie był rzek przy tym, ale nie bardzo w to wierzę, bo żeby to było bez chemii, bez dodatków, no to musiałoby być przede wszystkim na naturalnym oborniku i nie ma prawa tam wjechać opryskiwać, no jak są jakieś chwasty, to kopaczka i naprzód. Tak.
No a no. Obornik też skąd trzeba wziąć i to też nie są nieograniczone ilości. Niestety, to nie są nieograniczone ilości, bo to jednak jest ograniczone też mimo wszystko, to trzeba skądś wziąć, nie, to się nie tworzy się to z nie wiadomo czego, bo to jednak muszą być do tego krowy, jak wiadomo, tak. I pinie czy cośkolwiek innego, bo wszystko robi nawet, czysto teoretycznie owce robią obornik, no właściwie, chociaż no nie tak. W farmingu, no a. Ale to już jest inną większość. No i to wiesz, no niby to naturalne, ale nie bardzo mi się chce w to wierzyć. No niestety, no takie no. Są czasy, no takie są czasy, no pewnych rzeczy nie przeskoczymy, no a z drugiej strony też ja tam uważam, że znowu ta panika z chemią jakąś wszelaką to też jest przesada, no bo to niestety im dłużej jakby jesteśmy ofiarami jakiejś, nie wiem, technologii czy jakiegoś postępu, no to też tym bardziej się na to uodparniamy, myślę. Zresztą parę lat temu były te afery z tym GMO, nie? Że to jest, że przeciwnicy GMO. No to ja zawsze tak wtedy mówię, no to pokażcie mi dziko rosnącą pszenicę. No bo każda pszenica, która nie jest dziko rosnąca, jest GMO, no niestety. Takie to są niestety. Fakty. Nie ma, żeby nie była GMO. To byś musiał kupić niby tą GMO i parę lat to uprawiać, tak. To może wtedy nie będzie GMO, jak będziesz ją uprawiał i siał cały czas ze swojego zbioru, ale no. To po pewnym czasie raczej ten zbiór będzie marny. No właśnie, no tak więc, to jest. Więc to tak jest 2-3 lata, jedna sorta pszenicy idzie siać raczej i potem zaś trzeba zmieniać, więc a jak kupi się, to się kupi i tak to całe GMO, jak oni to nazywają. No, dokładnie. Idzie to do wszystkiego. Oczywiście. A słuchaj, a jest ten, jeszcze mam takie pytanko, czy mnie to zawsze zastanawiało i chyba ty jesteś pierwszym gościem teraz u mnie na odcinku, który byłby w stanie ewentualnie mi na to pytanie odpowiedzieć. Jak to jest z zakładaniem nowych pól, tak oczywiście w rzeczywistości? Kiedyś gdzieś coś przeczytałem od takiego gościa, co po bosoku biegał po Meksyku, że on tam gdzieś na Kociewiu, no bo on się nie na Kaszubach, tylko na Kociewiu, no bo to Kociewiak. No. Powiedz do Kociewiaka, panie Kaszub, no to cię tam na widły chyci, nie? No ale mniejsza z tym. I on powiedział właśnie, że ma tam gdzieś kącek ziemi i już szósty sezon sieje pszenicę i ją ora. Żeby po prostu tą ziemię, bo ta ziemia wcześniej nie była uprawiana, żeby tą ziemię odpowiednio po prostu potem pod uprawy, żeby już można było zbierać na plon, przygotować. Czy to jest w ogóle, czy to są bzdury, jeżeli jest to taka znaczy ziemia się właśnie, która długo nie była, załóżmy, uprawiana albo w ogóle nie była uprawiana, ale też nie jest ziemią jakąś tam zbrojoną, powiedzmy, nie? I ktoś taką ziemię kupuje po prostu, żeby założyć tam pole. No, na pewno jak szósty rok podrządowo pszenica, to nie zrobi z tego pola pierwszej klasy, bo pszenica potrzebuje dużo środków, więc musi i tak od cholery nawozu i wszystkiego dać. I takie coś, że ileś tam lot będzie uprawiał ino pszenica, to małym dzieciom na dobranoc. No, a to nie jedna. Nie takim, co się na tym znają. Jak no, nie jedna wiesz. Historyjka, nie? No, zresztą no. Płodozmian, nie? Coś to powinno musi być każdemu płodozmian, tak żeby ta ziemia odpoczła i przede wszystkim mało, że płodozmian, to w rzeczywistości to są uprawy, które się sieje jesienią i wiosną, więc tu co jakiś czas ta ziemia powinna przezimować no. I to wtedy to coś daje, bo ona jest dłużej odpoczywał tak jakby przez zimę, nie? No, to takie zboża o zimę tak zwane też, nie? No, o zimę tak? I jarę. No. Jarę, no. To płodozmian na zasadzie, no, po pszenicy najczęściej się tam czy po burakach cukrowych, bo tam się przeważnie dawało najwięcej nawozu, no to potem pszenica, bo pszenica jest w zasadzie najtwardszym zbożem i żeby nie wyległa czasem, nie? To są takie, wiesz, zasady, w których się trzeba bardziej zagłębić, co po czym siać i kiedy, nie? No, a właśnie, więc to nie jest takie proste, nie? A tutaj nie. W rzeczywistości to nie jest takie proste, że ja sobie da się sama pszenica i mi pole będzie odpoczywać. No. Nie.
No, ziemian to jest, jakby nie patrzeć, no, organizm żywy, no, to jest żywioł, to jest, no, no, kurde, ziemia nie jest czymś, co jest stałe, to się zmienia też, nie, te składniki się zmieniają, właściwości i tak dalej, i o to też nad tym trzeba jakoś tam kontrolować. No, ale tam zmienię teraz troszeczkę temat na bardziej znowu wirtualny. Tam jak byłeś u Bohuna, no to tam chwilę rozmawialiście na temat sezonów, w sensie modyfikacji sezony. No. Na 17 grałeś na sezonach. Grałem. No właśnie, i tam wspomniałeś, że coś ci nie pasowało z tym, że te zwierzęta się nie rozmnażają przez cały rok. Coś takiego kojarzę, jak tak no, słuchałem. To prawda, bo jak żeś grał, to też wiesz o tym, no, że pewien okres no, był rozmnażania się to całkiem zwierząt, krótki, nie? No. No. W zależności od tego, co tam no, było, albo lato, wiosna, lato, albo lato, jesień, zima się praktycznie żadne nie rozmnażały. Nie? No a w rzeczywistości, wiesz, to tak nie jest. I tu to trochę było moim zdaniem żeby utrudnić, bo... może mi się wydaje, wiesz, żeby to jeszcze bardziej utrudnić. Bo cała ta modyfikacja, ona w ogóle dużo zmian, na przykład no samych plonów były mniej, samych tych pól były mniejsze plony. Mniej się wszystkiego sypało, zauważyłem. Już tam po tych na żniwach, nie, załóżmy. No tam już nie wspomnę o takich tam pierdołach, że po 18 jak się zatrudniało pracownika, to on był droższy. To akurat to może miało sens nawet. Dodatek nocny, nie, tak zwany. No, możliwe, no. No, ale ja pamiętam właśnie, że ja tam się bawiłem, no, ja właśnie troszeczkę przez to, że to tak z tymi zwierzętami były takie jaja, bo tak, na przykład w zima, no to trzeba było karmić. Ale załóżmy krowy nie mogły przyjąć trawy, no bo zresztą tam trawa uchować to było ciężko, nie, na sezonach. No to by trzeba było... No szło, ale trzeba było, na trawę trzeba było mieć magazyn, żeby ją na zimę mieć, nie? No pod dachem tam, żeby tak, jeszcze żeby śnieg przez ten dach nie padał, bo to w 17 jeszcze deszcz i było... śnieg to tam padało przez te, no chyba że... Przenikało, no. Ja, no chyba że mapa była przystosowana do modu, nie, no to tam te takie maski śnieżne były na tym, no. No czysto było. Teoretycznie, ale wiele w tym prawdy to nie wiem, no w każdym razie ją na mapie, jaki na Don Diego, to miał jedna wiata oryginalną, tam też brzeg miał sezony, no. To wiem, że pod tą wiatą mi się nie traciło ani siano, ani słoma, ani trowa, nie? Także no tam, musiała mieć tam zabezpieczenie. Tam coś było z zabezpieczeniem, a już na... tym na Maverick Multifruit, tam już zaś był z tym problem, nie? Aha. A tam były wiaty, niby to było przystosowane pod sezony mapa, ale no traciło się to. Także tam nie szło tak magazynować, nie? No ja chyba najdłużej z sezonami to na tym Hofbergman przegrałem. Tylko, że tam Hofbergman to znowu była taka mapka, ona była fajna, bo nadawała dużo fajnych nowości. Tam na przykład pojawił się kompost, to pamiętam, jeszcze była taka miejsca na mapie, gdzie ten kompost był gdzieś tam rozrzucony, że niby ten cały były właściciel tej farmy, on to tam zostawił. Tam szło deszczówka zbierać i tą deszczówką poić normalnie zwierzęta. Potem z jakiejś aktualizacji to zmienili, że nie ma tej deszczówki, tylko po prostu z oczyszczalni ścieków idzie za darmo brać woda, ale to też tam właściwie z deszczówki jest, nie? A u siebie na farmie z tego kranu, no to tam był, tam leciała normalnie, leciały pieniądze. To było pieniądze płacić. Tak, tak. I tam pamiętam, była fajna maszyna, właśnie ja z tego korzystałem, żeby mi się znowu z kolei siano nie traciło. Tam się wsypywało trawa, to urządzenie, taki choćby dmuchawa, ona to wciągała, suszyła i tam w przeciągu godziny ileś z tej trawy ton siana się, sypkiego oczywiście, nie, robiło. No. Się zastanawiam, czy coś takiego w ogóle w realu istnieje. Taka, no. Nie wiem, taka suszarka do trawy jakby, ale to był cały obiekt. Cały budynek taki właściwie. No wiesz, nie wiem, nie spotkał, że się z takim czymś, bo przeważnie każdy jak suszy, to suszy na łące, nie? No, to jest takie udogodnienie, przypuszczam, do gry, co do po niektórych. No, bo to tam... No, ale... No, nie wiem, nie powiem, czy ci takie coś jest w realu, czy nie, no, ale... Nie wydaje mi się w każdym razie. No, właśnie, to takie troszeczkę było za piękne. Chociaż tu widziałem też do 19 modyfikacje takie już na obiekty, że można wsypać tam, nie wiem, na jakiś tam odpad zielony, typu tam jakiś trawę, czy tam sieczkę, czy tam, nie wiem, siano i to fermentowało, ale to w trymiga fermentowało na kiszonkę, nie?
No to też. O. Ale to akurat tam zaznaczyli, że to nie ma nic wspólnego z realizmem. No ale jestem ciekaw właśnie tych sezonów na 19, bo tutaj znowu teraz się obudzili. Znowu zapodali tutaj chłopaki z Realizmusa no, informacjami z postępu nad pracami nad tym modem. Aha. No i powiem ci, że jedną rzecz fajnie zrobili. Tam no, nic konkretnego nie pokazali, ale pokazali jedną taką dosyć ciekawą rzecz, bo tutaj jak widzisz, nie? Grasz, 19, nagle dup, robi się ciemno tak od razu, nie? No. Tak te światło jakby przygasało tak stopniowo i zaraz jest dup, już jest noc. A tam oni właśnie chwalili się ostatnio, że opracowali dynamiczną zmianę w ogóle pogody i pory dnia i to tak jest dużo łagodniej zrobione. I fajnie to wygląda, te poranne mgły takie na jesień, mhm. czy jakby taki, nie wiem, smog, takie dymy, coś takiego. No ale to tyle no, na ten moment teraz. Się zastanawiam właśnie, czy to w ogóle jeszcze, czy to w tym roku w ogóle wyjdzie, ale tak kurczę, czekam. Ja tutaj nie chcę porzucać oczywiście tej rozgrywki, ale na pewno sobie będę gdzieś tam po cichu na singlu to testował. Bo to jednak, kurczę, powiem ci tak, w 17 jak się dorwałem do tych sezonów, no to tak jak mówisz tam z tych takich przegięć, takich bolączek typu z tymi zwierzętami, no to no było co było, nie? Ale jednak podobało mi się to, że właściwie no z kasą też tam było krucho, bo ceny sprzedaży też były, no przynajmniej tam na tym Bergman i na Wschodniej Dolinie, bo na tych dwóch mapach łącznie grałem na sezonach, no to te ceny nie były imponujące. Zresztą tam się sprzedawało każdy plon, najlepiej w innej porze roku jakby. Bo tam były te takie słupki z cenami. No. I tam na przykład pszenicę cenami, najlepiej w styczniu czy coś, nie? No, to tam były te okresy, który dzień danego okresu tam sprzedawać. No, takie śmata, takie prognozy. To było takie właśnie, że w żniwa to było najtańsze, potem to w zima to było najdroższe. Bo w realu też tak mniej więcej jest, że no. W zima czy wiosną to potem ceny idą do góry, bo w skupach nie ma i kto ma schowany, schować, no to za droższe pieniądze sprzedam. No jasne. No tak, no żniwa to ma każdy, nie? Więc no wiadomo, właśnie. No zasada popyt, podaż, proste. No. Na tym to polegało. No i na tym też te sezony w tym względzie to były nawet dobre, nie? Mhm. No ja jeszcze bo to było, kurczę, fajne, że nie wiem, było właśnie kiepsko z tą kasą. Na Wschodniej Dolinie pamiętam. No to sobie tam wybrałem z tych gospodarek, bo tam chyba były 4 gospodarki. Wybrałem sobie jedną z owczarnią i mówię, kurde, no słabo będzie tutaj na początek. Tym bardziej, że te pola, co tam się dostało na start, no to są kiepskie, nie? No ale tak mówię, kurde, no to się pobawię trochę w taki sposób. Sprzedam kombajn, no tam chyba, tam był chyba, jego teraz 19 nie ma. Taki żółty Sampo Rosen Lewkomia 6. No. Taki fajny kombajnik tam był na początku. Albo on, albo kurde, nie pamiętam. Chyba jak się ściągnęło modpack, to się nawet miało bizona, ale ja pamiętam, że nie miałem tego i był inny kombajn. I teraz tak. No to sprzedałem sobie ten kombajn, starczyło mi tam na jakieś 2 pola. No i wiadomo, zacząłem wczesną wiosną, no to wszystkie pola, tam było tak, że wszystkie pola były na etapie zebranym. Były nie? Etapie zebranym, zerowym, no. No, tam trzeba było sobie to właśnie, kurczę, skultywatorować, tam szło niby już siać. Pszenicy, ale to tam przeważnie na początku i tak było za zimno. I to też było fajne właśnie. I teraz mnie zastanawia, jakby to wyszło do 19, bo tutaj teraz wiesz, doszło wapno, doszły chwasty, które w końcu no, są sensowniejsze niż w 17. No, nie było chwastów, no. Tylko były chwastowniki. No, właśnie, to były chwastowniki. Ale to działało jak nawożenie, nie? Właściwie. No. No, także no kurde, jestem ciekaw. Tylko, że podejrzewam, że może to zejść, zająć to bardzo dużo czasu, no bo niektóre prostsze modyfikacje wychodziły dłużej, bo tutaj zaś z tymi skryptami tam ponoć oni mają problemy. Pozmieniali to, no. No. A silnik gry niby ten sam, nie? To jest też dobre. No, ale nie, bo tak. Tu właśnie kilkoro widzów ostatnio też na live mi pytało. Ja tam odpowiedziałem, że tak, ale to czy serię będę robił, to nie wiem, bo jeżeli już, no to kto nie był na live, to teraz powiem, no to już bym poszedł w coś kompletnie innego typu. Albo jakaś dupna amerykańska mapa z dupnymi amerykańskimi big badami, albo po prostu jakieś, nie wiem, lata 70., 80. Na polskiej wsi, załóżmy. No to bym se wtedy jakieś pochytał
modpaki takie odpowiednio. Widziałem, że są tam jakieś kurcze zetory stare, jakieś Maseje Fergusony z lat 60. idzie gdzieś tam wyhaczyć, no to no. Możemy się w taki sposób pobawił. No bo żeby zaś grać na te same maszyny czy coś, no to to byłoby bez sensu. Jeżeli będę robił serię, a jeżeli nie będę robił serii, no to, no, to nie będę robił. No. To, no, ludzie... to będzie dalej tu. Znaczy, tu będzie tak czy siak, tu będzie tak czy siak. No. Bo szkoda też tego, co się do tej pory tutaj pochytało, nie? Po prostu. No, bo tu jednak macie też już, jak dość długo już ta, w to grałcie, to tu już jest dosyć trochę zrobiony, wcale Baron tu mu naciepany. No, a ja, Baron to nie, ja tu jeszcze i na jedno pole, patrzę na drugi dzień, dup, cztery nowe. Ja, bo mi tam więcej nie trzeba, ja się z tym nie wyrabiam, ja, tu pochytał. Ja, o, tu właśnie, ja kupiłem ostatnio, mówiłem, pole 35. Bo ja mówię, kurde, no Bartek nie kupuje tego pola już tyle czasu, tu ma wokół tego pola wykupione, połączone, no mówię, no to chyba nie chce, no to wziąłem to pole, a Bartek na drugi dzień mi pisze, kurwa, poleś mi podkupił. Pech, no, to mówię, pierwszy no, ten lepszy. Nie, ja się tam dogadałem z Bartkiem, ja mu tam jeszcze pościnałem parę drzewek, on, no to nie powiem, Bartek zapłacił tutaj mi za jedną ścinkę 30 tysięcy plus 30 tysięcy premii. Sprzedałem tą 35 i zakupiłem tutaj pola od 40 do 42. No trochę tak miałem nadzieję sobie kupić te 78-77, ale tu jest albo błąd, albo złośliwość Riota, bo te dwa pola kosztują 630 tysięcy. Zupełnie nie wiem z jakiej paczki w ogóle, bo tam ani one nie są jakieś mega dogodne, ani jakieś mega takie równe, żeby były na tyle drogie, żeby miały taką wartość. Aha, 77-78, to są no. Między twoimi polami te. Tak, no. Widzisz ta cena, nie? Trochę tak się nie opłaca kupować tych pól za te pieniądze. No bo to jest, te przecież trzy sąsiednie, te 42 do 40, to łącznie jest większy areał, a są tańsze chyba dwa razy. Aha. Bo one mnie kosztowały, już ci mówię ile mnie kosztowały, one mnie kosztowały, no 247 tysięcy. A te dwa mniejsze, z mniejszym areałem kosztują 630. No tu albo coś jest, albo jest jakiś błąd, albo no Riot to zrobił celowo, żeby nie wszystkie pola kusić, żeby je łączyć, nie? Także no nie wiem. Ale z drugiej strony... Trudno wyczuć, no. No, ale z drugiej strony ja ich i tak nie będę łączył, nawet gdybym je kupił, bo stoją słupy na miedzach, więc po co mam sobie... No dobra, no coś tam może zyskam, ale to zaś przy manewrach ale potem... No, niby tak, no ale wiesz, w realu też większe pole stoi ci słup i czasami w środku i kaplica, musisz go objechać. No, a czy wiesz co, mi to tam nie przeszkadza jakoś bardzo, ale to tam wiesz o co chodzi. No. Jakbym miał więcej czasu, to powiem ci, że ja bym sobie nawet kupił to pole u góry, jest takie fajne, patrz, 67. Coś czuję, że to będzie ostatnie pole, które zostanie niekupione przez nikogo. 67. Na samej górze. Niech ja się mapa. Aha, takie ten. O. No wiesz, tutaj tak, Bartek to jest menadżer, nie? On to sobie puści pracownika, a pracownik to musi mieć prostokątne pole, nie? Bo nie pochyta tej roboty inaczej. Jacek w sumie podobnie, on też tam pracowników dużo stawia. Bohun to tam ostatnio pozamieniał sobie niektóre pola, bo denerwowało go to, że ma trudny teren na polu, a tak naprawdę niewiele z niego zarabia, nie? No, za 54 też nawet oddał. No, więc wiesz, więc kupił sobie tam niedaleko ciebie teraz, gdzie jesteś. Moment, ja no, tutaj już tu naprzeciw się kupił. Aj, 79, kurde. 81 i 82. A, już nie będę dobijał tych kostek, starczy. Dobra. Jest sposób w sumie, żeby resetować ta prasa. Żeby nie zostawał ten poprzedni, żeby szło normalnie ten, wiesz, żeby normalnie jak teraz bym wjechał w słomę, żeby od początku szła słoma, no jest na to sposób, trochę taki no trzeba trochę czasu, reset. Przypuszczam zresetować, no, ale to szkoda kostki, ja się tam w to nie bawię, jak jest pierwsze co innego, to ja to już wiem i... No w sumie ostatnio tak miałem właśnie przy słomie jedną kostkę trawy, no to w sumie wziąłem to na widły i do krów zaniosłem, nie? No. Też zawsze coś tam się przyda, powiedzmy.
Dobra. A no wiesz, to tam nie jest aż takie, że to na hama musi być wszystko. W sumie racja, racja, no, no. Ale no jest więc... modyfikacja, ja ją może wrzucę na serwer, tylko te modyfikacje takiego typu, które zmieniają zasady działania gry, czyli te skryptowe, one przeważnie nie wchodzą na dedyka. Ja wiem, tutaj mi właśnie niektórzy piszą, że oni grają na multi, ale jak hostują ze swojego komputera, jasne, to wtedy to działa jak najbardziej, ale na dedyk po prostu odrzuca. To nie jest tak, że my nie włączymy tej modyfikacji czy coś, tylko po prostu jak się przesyła modyfikację jakąś skryptową typu follow me na dedyka, no to wyskakuje po prostu czerwony komunikat, że ten skrypt jest niewłaściwy, no i tyle, no. I dopóki tutaj coś po prostu ktoś nie poprawi, albo autorzy modyfikacji, albo giganci, palanci, no to się nic nie zmieni. I tak samo jest właśnie, ostatnio próbowałem wrzucić modyfikację na automatyczne zatrzymanie kombajnu, kiedy on się napełni, żeby nie wjeżdżać sobie w pole, nie? No. No i co? I dupa, no. I nie działa. Znaczy, weszło na serwer, ale w momencie, kiedy kombajn się napełnia, no to gra zaczyna takie zwiechy łapać, tylko że ja tu może wiem dlaczego, bo tutaj też jest ten drive control, który ingeruje w hamowanie i ta modyfikacja na hamowanie silnikiem, która też ingeruje w hamowanie, więc może jest konflikt między tymi trzema modyfikacjami, bo... Między modyfikacjami, no to by trzeba było tak niby posprawdzać, ale ci powiem szczerze, co po niektóre modyfikacje, chociaż tak chodzą na... To już nawet i w 17 było, tak na multi chodzą, a na dedyku nihiny. No. Nawet nie chodzi o to, że to jakieś modyfikacje, tak jak tego dość, które ingerują w gra, ale nawet sprzęty, co po niektóre tak są. No, akurat sprzętami to jeszcze na szczęście się nie spotkałem, bo wszystko co chciałem to weszło. No chyba, że coś było na żółto i tam pokazywało ileś błędów, no ale to przeważnie były błędy w stylu, że nazwa pliku jest za długa, albo że w nazwie są, nie wiem, polskie znaki na przykład. Tu przy tej mapie od Riota są chyba 53 czy... Nie, 18 błędów jakoś jest. I wszystkie to są, że tam jest, że płot nie nazywa się fence, tylko nazywa się plot. Na przykład, no. Nie? To są takie pierdoły akurat, no. No jak są takie pierdoły, to przechodzi, ale ja też w 17 miał na chwilę dedyka i miałem na u siebie na najpierw, że miał na multi, na singlu, miałem taki Geofenda 1050. Też fajnego, no i no to jest, to się go zostawię, wiesz, załączyłem na serwer, wciepnął, że na dedyka, mody wciepnął na dedyka. Kurde, Fenda w garażu nie ma, co jest grane, przeglądam modyfikacje. No nie ma go w modyfikacjach. Dorzucą go jeszcze raz? No. To nie wchodzi za Chiny Ludowe. No i kij, trzeba było z niego zrezygnować, no bo co? Jak nie wchodzi, no to nie wchodzi, przecież... Nic nie poradzę, no. Dokładnie, no. A ja coś czuję, że będę musiał jednak kupić czwarty ciągnik. Chociaż nie wiem, czy... Ale wiesz dlaczego? Bo teraz chciałem zmienić w tym John Deere'ku opony na wąskie. Żeby zrobić oprysk. Nie da się. Nie ma wąskich opon, żadna marka. Ani Trelleborg, ani Michelin, ani ten... jak się nazywa? Mitas. Żadna nie ma... Wąskich. Wąskich. Ale nie, bo ja myślałem, że średnie ciągniki jeszcze mogą mieć wąskie, bo ten case nie też wszystkie. Był średni. No, nie wszystkie. No. Chyba, że a Ursusa bym wziął. A do Ursusa nie umiesz wąskich założyć? Właśnie zobaczę, czy ten Ursus, czy się go do... ten... Tutaj tak fajnie nasztalować. Bo to jest... Ten 914 on jest fajny, ja wiem, tutaj polecaliście od Kasztana tego, ja go mam, my go tutaj już mamy na serwerze, jest wrzucony, no ale nie będę zaś zmieniał Ursusa co odcinek, nie? No, to jest i tak bez sensu. No, póki nie, co ten... Tego case'a, no sprzedałeś, to sprzedał, no twój wybór. A ty byś go zostawił, nie? Słuchaj, no, ja mam w tej chwili na moim serwerze Fenda, który ma 90... motogodzin naczaskane. No case w sumie już by też tyle miał. I drugiego Fenda mam kupionego parę dni później. To już ma 70 motogodzin naczaskane, także... A zmieniać tego nie będę, jak to nie będzie miało 1000 motogodzin. Ten Ursus ma tylko standardowe, ale one są wąskie w sumie. Tak same z siebie, więc dobra. Powiedzmy. Zresztą nie ma ścieżek technologicznych, a szkoda, więc no. Z tymi oponami to też jest takie sztuka dla sztuki, no chyba żeby się niszczenie włączyło, no ale to Bartek by mnie zabił wtedy. ja bym chciał, żeby było niszczenie pól włączone, ja to lubiłem. To no jest to nie fajne. Jest. Nie jest, żeby coś było takiego, niszczenie... No przynajmniej, przynajmniej po coś się te wąskie opony potem zakłada, albo ewentualnie kupuje się jakiś ciągniczek mniejszy, nie, do tego. I to ma sens wtedy, no. Wtedy ma sens, no ale...
Bartolini, Bartłomiej by się wściekł. No, no niestety. No jak ja widzę, czasami jedzie też przez środek pola. Nie no, Bartek to też ma tak z czasem różnie, więc on tam po prostu wchodzi do gry i chce jak najwięcej zrobić. Teraz Bartka kilka dni znowu nie było, bo niby jest w domu, a no nie ma czasu, no to też mu się nie dziwię, że on tam czasami chce zrobić no. więcej. I teraz fajnie, bo ten Ursus nie ma tu za z przodu i ja sobie mogę podłączyć zbiornik na nie wiem na czym. Zaś problem. Ja, zaś problem. No. Same problemy. Nie, dobra, ja tego Ursusa dam mu spokój na razie. Już trudno, wezmę tego Johnego. Będziesz musiał na ZK-sa kupić. Albo coś jeszcze fajniejszego. Nie no, coś nowszego. Jak już to, wiesz, coś nowszego. Chyba, że mamy tutaj, kto nie widział na live, to ten jeszcze nie wie. Ostatnio wszyscy się w tym ciągniku zakochali, jak go ściągnąłem i najpierw kupił go Bartek, potem kupił go Bohun. To jest John Deere 60 od 67,20 do 69,20. To jest taki, kurde, no, bardzo Aha. piękny model. 69,20. Naprawdę bardzo ładny model, bardzo fajnie go można skonfigurować. W środku jest po prostu śliczny, bo Bartek chciał 68,10, żebym znalazł, bo chciał takiego jak ma Perkins, ten, wiesz, ten rolnik z YouTube'a, nie? Aha. Bo on sobie go tam teraz odrestaurowuje, tego 68,10. Ja mówię, no słuchaj, Bartek nie ma 68,10, ale 68,20 i 69,20, nie? No to dawaj, no, no i tak są. Przyszedł Bohun, zobaczył, mówi, o kurde, ale super, nie? I od razu sprzedał Ursusa. I wziął tego, nie? Może też sobie wezmę, wszyscy będą mieli tego jelonka, no, do... Akurat jemu się da wąskie opony założyć. Do oprysków będzie w sam raz. No. On tam chyba może mieć, nie wiem, 175 koni, jakoś tak maksymalnie. Nie jest to jakiś ciężki ciągnik. No, także, no, zobaczę, no, póki co, no. No, ja tu, tak mówię, no, ja tu nie muszę wąskich opon zakładać, no, bo tutaj nic nie zniszczę, ale... Ale no, fajnie tak się czasami pobawić, no, po prostu. No, fajnie to potem wygląda, jak jedziesz na tych wąskich. Znaczy, no. Jeszcze, wiesz, tak jak były ten ProSeed w tym 17. ProSeed, no, właśnie, ProSeed, tak. Ten mod to robił ten, no to by to jeszcze też było, nie? Kurde, taki to wtedy te wąskie też miały jakiś tak, sens. Tak, tak. No i wiesz, i można było przy takim opryskiwaczu wyłączyć sobie na przykład sekcję. Prawą no. albo lewą i to nie jest tak, że możesz paseczek to zaś była dodatkowa modyfikacja na to. Aha, a to myślałem, że to w ProSeedzie było. To była dodatkowa modyfikacja na to. Dodatkowo. To czekaj, bo a to może w siewniku dało się stronę wyłączyć jedną z ProSeeda? W siewniku tak, w ProSeedzie no to dobra, się w siewniku dobra, dało to mi się... wyłączyć jedna strona. No to ja się pomyliłem, bo myślałem, że to może jest z tego samego wynika, wiesz, że wyłączenie jednej strony w siewniku, a wyłączenie jednej strony opryskiwacza, ale to jak to jest osobno, dobra, okej. Okay. No to dobrze wiedzieć. No, ale nie, ProSeed był super. Tam, tylko że to wiadomo, to trzeba troszeczkę pomyśleć, jak się sieje potem, robi ścieżki. No. No bo to trzeba wiedzieć, ile szerokości ma opryskiwacz i co ile robić ścieżka, nie? Co ile ścieżka robić i przede wszystkim trzeba było się dobrze zastanowić, jak zacząć. Czy z całej... No. Kurde, ktoś mi tu musi dzwonić. Czy z całego siewnika, czy z połowy, nie? No, no, dokładnie. Bo to też robiło różnica, jak się zaczynało. Kurde, odbierzcie ten telefon. Nie będzie mi tu brzdękolił. No i to... No to było, nie, to było fajne, tylko wiadomo, to trzeba opanować troszeczkę sobie, no jak ktoś tam, powiedzmy, nie zna się na tym, no to podejrzewam, że niecierpliwy by tego za bardzo nie ogarnął. Ja no. pamiętam, że ja sobie z tego ProSeeda robiłem takie w miarę proste, że na przykład, bo normalnie ścieżki to są takie fajne, że ona sobie tam, powiedzmy, biegnie wzdłuż pola, potem ona tak fajnie skręca i wchodzi fajnie w sobie w ten, że jak potem jadą z opryskiem, to oni po prostu tylko jadą po tych ścieżkach i rzeczywiście oni mają 100% opryskane, nie? A ja po prostu sobie tak, wiadomo, no dojeżdżałem do krańca pola, wyjeżdżałem, wyłączałem i tak, że po prostu były, wiesz, te ścieżki wzdłuż pola były takie pasy, nie? Bez żadnych tam, wiesz, zawijasów przy poprzeczniaku czy coś, nie? No bo jakżeś nie robił uwrotników, no to ci to było niepotrzebne, nie? No, no, dokładnie. No ale tu, no, ale tu na przykład na takich mapach jak ta... Na większych polach robił uwrotniki, no. Także to zawsze też w poprzek ja jechał zawsze w koło, aż do pierwszej ścieżki na ręcznym, a potem żech załączał automatyczny i leciał żech z jednej strony
do końca, także te uwrocia zawsze tam były. Chyba, że faktycznie było dużo miejsca, jak na tym Maverick Multifruit, że tam było hektar jeszcze trawy na uwrotniku, no to przeważnie wyjeżdżał do końca. No, no. Na tej mapie, na tej lubelskiej, to byłoby fajne, bo praktycznie nad każdym polem trochę trzeba było się inaczej zastanowić wtedy, nie? No. No, to no, byłoby ciekawe. Do tego Proceeda to by musiał być, to się chyba multiteren nazywał, czy coś takiego, bo to tak jak tu jest wschód, zachód, północ, południe, to ci te ścieżki takie wychodzą bim, bam, bum, nie? No. A to by musiało być tak faktycznie, jak jedziesz, tak one by musiały być robione, tak jak to w realu wyglądał. To wtedy by to też było całkiem co innego i fajniejsze, nie? No. No, ale no. No zobaczymy, czy się w ogóle doczekamy takiego Proceeda tutaj, no bo to tak raczej, no nie wiem, no ponad pół roku już chyba 19 jest, farming. No, od... Od listopada, koniec, nie? Koniec listopada, jakoś tak. Koniec listopada, czy koniec października? Czy października? Kurde, teraz już sam już nie wiem. Już teraz też nie pamiętam. No jakoś jesień w każdym razie, no od jesieni już jest, więc... No 5, 7, 8 miesięcy już powiedzmy jest, no. No. W tych granicach. No, a tutaj tymczasem... No ale teraz chyba dwa DLC-ki darmowe wyszły niedawno. Wyszedł ten Horsz. Z tą mapą Knezmost i do tego Horsza wyszedł ten pak. Horsz pak i Horsz Agrovation to się nazywał. O! Aha. Idzie to ściągnąć na normalnie jako mod. Znaczy to jest tam na stronie farminga w modyfikacjach jako darmowe DLC i wyszły jeszcze chyba teraz Holmer pak. No ale to są wszystko takie kurcze maszyny. Zawsze te DLC-ki to były jakieś Big Bad, jakieś takie, nie wiem, no fajne, nie powiem. To były maszyny przeważnie, na DLC wychodziły maszyny przeważnie, które potem następnym tym najczęściej były jak ten, jako podstawka, nie? No tak jak tutaj na przykład te ropa, jest... nie? No. No. Także, no ale to takie właśnie skrajne, nie? Jakieś te Big Bady, no to gdzie to się takich maszyn używa? No to może gdzieś faktycznie w jakiejś Australii, gdzie są jakieś takie faktycznie ogromne hektary, czy gdzieś w Stanach? No, w Stanach, w tym, no to na tej 17 jeszcze na ten Westbridge, czy tak jak ja potem na tym Mavericku takie wielkie miał ty, no to tam szło to użyć te Big Bady, chociaż samych ciągników żech nie używał, ale używał żech pługi, a kultywatory, nie? No. A tu one są już w tej chwili dostępne z tego, nie? Tak, z podstawki. Z podstawki, więc... no. Znaczy, no, jako mody, nie? No, ale za darmo, wiadomo. No. To można sobie to dodać po prostu już. Nie, sam... no, kultywator i pług masz w tym przecież. A już jest w podstawce? No pewno, że to jest czekaj, w podstawce. Które to są? Ten SPL na końcu? Czekaj, pługi. Są ogromne, niech ja się wejdam. Pług to jest ten, SPSL9. To jest z Big Bada. Aha, z Big Bada, no to nawet nie widziałem. No ale zresztą, gdzie z takim pługiem? No tu nie masz Kai. I w Kai on był w kultywatorach. Tak, ten Flexi Coil, ten ostatni. Aha. I ten Bednar to też jest przecież z DLC Big Bad. A to widzisz, bo ja potem widziałem, że chyba ciągniki wychodziły jako mody z Big Bada. Ta, ale to nie wiem, dwa ale chyba trzy. Te tam w Big Badzie i tak były no dwa ciągniki. No aha. Łamane. I chyba tylko i wyłącznie ten jeden jest jako mod dodany. I to jeszcze chyba jako giantowski mod. No, giantowski, tak. No. No, oni teraz właśnie dużo wypuścili giantowskich modów, ale to może faktycznie z tej licencji wynika. Mi to ostatnio właśnie z Bohunem gadałem i z Szymonem na sąsiadach, że no, niby jest Deutsch War 9, ale siódemkę dodali już w modach, nie? No. Więc może, że faktycznie na konkretny model. Może być, teraz, bo... No, Zetora widzisz... w ogóle nie ma, nie? Zetora nie ma... W podstawce w sensie, nie? Nie ma Zetora. Tak, był, ale on doszedł w 15 z DLC z mapą Sosnówka. A, i dlatego w 17 on był... Bo w 17 był też Zetor. Jeszcze coś Zetorów jeszcze było w 17, tak? Ale aha, to tylko i wyłącznie dlatego, że też była mapa Sosnówka.
Aha, w ten sposób. No, no, w sumie, no tak, no bo to potem, jak wychodzi DLC, no to potem przyszłej edycji to jest podstawce, tak mówisz zresztą, no. No, przeważnie to tak jest, bo no, a teraz to może tak po prostu... dopiero jest od jedenastki, jedenastki tak dopiero jest. No. No, że teraz potracili licencję. Chociaż nie, od dziewiątki, się... bo no. Na dziewiątce w DLC chyba doszły Deutschwary i w jedenastce były Deutschwary jako podstawka, a DLC potem był New Holland w jedenastce, w trzynastce to już było raczej z New Hollanda podstawka, mhm. Ale teraz już jest i tak, te ciągniki są, te marki są pomieszane i tak w podstawce już jest tego więcej różnych no. Marek. No. No, ósemka, dziewiątka to były tylko i wyłącznie Fend i Lizar jako podstawa, nie? No, no tylko na Fenda mieli licencję, nie? No. To po kolei, małymi kroczkami, no. Ale zresztą to też widać, jak gra zyskiwała popularność i bywała coraz lepsza, no bo gdyby to był jakiś badziew z kosza z Biedronki za 3 zł, no to raczej kolejne marki by nie podpisywały licencji, nie? No raczej nie, no także... to jest raczej jedna z bardziej... rozchwytywanych gier, bo no. Nie wiem, w 13, w 15 pierwsze miejsce zajęła. Było kiedyś coś takiego z tego, co ja pamiętam, ale już nie pamiętam kiedy i to i jak to było. No. Nie, no to idzie, znaczy no nie mają konkurencji też, to jest też fakt. A grałeś może, próbowałeś grać w ten Cattle and Crops? Nie, nie mam tego, nie próbowałem w to grać. Kurde, bo... Ach, gdyby oni się spierali, czy nie wiem, jak to tam wygląda, bo tam podobno nie wiem, czy tam tej gry czasem nie robią czy 3 albo 4 osoby, ale jakby oni tak, kurde, mieli, nie wiem, ekipa może, bo ja się trochę dziwię, oni zebrali w cholerę dużo pieniędzy na tam, na tych Kickstarterach, na tym no, wszystkim, moment, na bo tym tutaj zebrali coś, trochę. Moment, coś mi tutaj nie pasuje, co tu, dlaczego mi się tekstura nie zmienia? Dobra, ciebie się tekstura nie zmienia. Dobra. Nim będziemy dalej o Cattle and Crops gadać, no. Klas pełny stoi na farmie, drugi klas stoi tam pod tym. Co dalej? Dobra, no co dalej? Już ci mówię, mam tutaj całą listę. Dobra, żniwa 8386 zrobione, soja zebrana, belki są zrobione. No to teraz weź ciągnik klasa, nie? W sensie o. Odepnij od tych przyczep i zapnij do tego siewnika, tego pronto, tego dużego. I będą siewy na polu 26 do 30. To jest tam. Tam. No w sumie. W pobliżu zupełnie niczego. Dobra. 26, 28, 30. No. I dobra. Rzepak tam. A rzepak z racji takiej, że nie mam żadnych nasion. Musiałbym kupić. A rzepak powoli schodzi z siewnika, więc. I ma fajną cenę sprzedaży, no, no same korzyści po prostu. Nie, rzepaku tam dawno nie było, więc... No. Nie ma sprawy, dostaniesz rzepak. No albo i elegantno, elegantnie. Dobra, ja tutaj... Tak, ja mam zrobiony oprysk, żeby tutaj sobie odhaczyć. Okej. Okay. Konie są do sprzedania. I teraz tak się zastanawiam, czy jak konie już mają 100%, że są gotowe do sprzedaży, a ja je przetrzymuję, to nie wiem, czy one zaś nie zaczynają tracić wartości. Potem, jakby starzeją się. Bo coś, nie mi, wiem. Bo coś mi się ostatnio wartość koni straciła, miałem 100%, ale jeszcze czekałem i ten... I nie kosztowały potem 50 tysięcy, ale na przykład tam 46, czy coś takiego, nie? Więc nie wiem, czy to nie jest czasem tak, że trzeba się spieszyć z tą sprzedażą koni. Nie powiem ci, bo nie testowałem jeszcze tego. Konie mam co prawda, ale jeszcze nie mam ich na 100%, więc nie wiem. No. Powiem ci, że ja się cieszę, że wziąłem ten mały padok na dwa konie, bo jakbym wziął większy, plus jeszcze ten mod na tego helpera, nie? Ten pomocnik. Aha. No to przecież ja bym tutaj nawet nie wiem, kiedy się dorobił majątku. Bo, no nie powiem, no konie są właściwie mało wymagające. Te dwa konie, to jak ja tam nasypię do pełna tego owsa i siana, no to spokojnie starcza na półtorej obsady, czyli te dorosną, jeszcze kolejne będą w połowie, nie? No. I to tam wchodzi w ogóle po cztery, tam, no po jednej kostce właściwie, nie? W sensie, cztery tony tam tego owsa, no i cztery tony siana, czyli tam ta jedna kostka powiedzmy. No, nie wchodzi tego za dużo, a faktycznie to na długo wystarczy, więc... Tak, i tam wiesz, ujechać sobie te dwa konie, to jest psińco.
tak naprawdę, no bo to jest chwila, no. Moment, nawet samemu bez modyfikacji, no a potem za, nie wiem, za kilkanaście dni, takiej w czasu gry oczywiście, no, 100 tysięcy, nie? A kosztuje, jeden kosztuje 5, sprzedaj za 50, nie? No to wiesz, no. Zysk i tak jest fajny, no. No jest fajny i to tak jest właśnie takie dosyć, dosyć rentowne. No, a teraz weź taki, wiesz, większy padok, nie? Tam chyba z gry jest chyba na 16 najwięcej, no. Ale na pewno w modyfikacjach założę się, że są jeszcze większe. A to nie wiem, wiesz, trudno mi jest powiedzieć, nie orientuję się w tym, ale być może jest to tak. Czy wiesz, na pewno na plus jest to, że faktycznie idzie się tutaj, wiesz, dorobić czymś innym niż sprzedażą soi, kuźwa, rzepaku i ewentualnie słonecznika, nie? Bo, no. Wiesz, trafisz na fajną cenę mleka, sprzedasz mleko fajnie. Jajka, no zbierasz tam tych jajek trochę, trafi się tam, nie wiem, powiedzmy 3,5 tysiąca za tam 1000 litrów. Nie wiem, czy teraz jeden karton to jest 1000 litrów, czy... No ja ostatnio jakoś miałem chyba 52 kartony, cena była jakoś 3600, zarobiłem, no kurde, 19 tysięcy, nie? Teraz o. Wiesz, sprzedasz se mleko, właściwie to kiszonka w kostkach też fajnie idzie sprzedać, bo na ten autoload, co wchodzi 12 kostek, no to przy dobrej cenie kiszonki, no dobrej, no tam nie wiem, 330, większej póki co jeszcze nie widziałem, no, no to tam też wychodzi jakieś 16 tysięcy, nie? A jednak tych kostek zawsze trochę więcej się robi, jeżeli się akurat nie potrzebuje do krów czy coś, no to spoko jest, nie? No, także, jeżeli no, się akurat nie potrzebuje, no idzie spokojnie zarobić bez tak, wiesz, siania w kółko soi i tam rzepaku, powiedzmy. No, idzie to może wolniej, ale powiem ci, że taka kasa to jednak troszeczkę, plus tam, wiesz, tam sprzedaż koni, załóżmy, nie? No to też jest jeszcze fajnie. Ewentualnie no. Świnie, ze świn też idzie fajnie, no ale za świnie wymagają najwięcej, nie? No niby tak, tak jest, no ale coś za coś, no. Okej, okay, to tam będą ładnie siewy, a ja tutaj jeszcze zerknę, co ja mam tu zrobić dalej. A głębosz, orka albo głębosz na 42. No dobra, no chyba Johnny powinien dać radę z głęboszem, z 252 konie. Właśnie, ja tutaj Johnny'ego zchipowałem, bo on tam miał 230 i założyłem mu tą konsolę z rocznika 2018. I to jest, tak powiem wam szczerze, jedyna różnica, czym się te ciągniki różnią od tych z podstawki. Ostatnio porównywałem tego Johnego z tym od Bohuna i powiem wam szczerze, a. Że on wcale, nie wiem teraz, czy może te z podstawki też jednak mają, są na dużej ramie, ale wielkością to się mi nie zgadzało, bo one były identyczne, a na screenshotach, tych zrzutach ekranu, o. Gdzie porównywali te ciągniki z podstawki. Tak, chwilkę, no ten telefon wyniosę, zaraz będę. No. I tam, gdzie porównywali po prostu te ciągniki na screenshotach z podstawki i ten tutaj z modyfikacji, no to faktycznie ten z modyfikacji wyglądał na większego. I teraz nie wiem, no jeżeli ktoś z was testował te John Deere Large Frame, czyli z dużą ramą, no to może dać znać, o co tutaj chodzi. Albo ja coś źle patrzę. Albo po prostu porównywałem dwa złe modele, to w sensie totalnie nie ten, niekompatybilne. Dobra. Jakby z sobą, czy coś. Albo cholera wie, albo jakiś błąd. No, mod był bardzo wysoko oceniany, no nie powiem, fajny jest. Tylko właśnie coś mi tutaj, zawiodłem się tym, że on jednak nie jest większy, a właśnie o to mi głównie chodziło. Żeby on faktycznie, jak jest na tej dużej ramie, to żeby... Łohoho, dachowanie biurkiem? Nie. O, żeby on faktycznie był na tej dużej ramie, no ale... Tutaj mniejsza z tym, przynajmniej idzie zdjąć te błotniki, a z tym z podstawki nie idzie. O. No. Ja uwielbiam tym siewnikiem, którym teraz ty siejesz, uwielbiam nim siać na takich właśnie polach, bo ja sobie zawsze znacznik przy krańcu chowam. Potem bez w ogóle podnoszenia siewnika sobie robię zawijas i ten, nie? Jadę wzdłuż tego znacznika. A na końcu chcesz, poprzeczniaczki. Chcesz połamać redlice? Tak po polsku powiedziawszy. Ty, ale to ja tak widziałem na YouTubie, że tak jeżdżą właśnie. A no to nie wiem, jak oni to tam jeżdżą, ale to przecież... Z drona taki fajny film był właśnie, jak tak, takim tym... Chyba, że ten... Podnoszą go i po prostu tak zawijają i w tym momencie wyłączają sianie, nie wiem, kurde. Sianie niekoniecznie trzeba wyłączać, ale... Podnieść, nie? Podnieść trzeba, no. A to faktycznie, może go podnoszą, no dobra, no ale... Nic jeszcze nie połamałem. Ale powiem ci, jakby były takie uszkodzenia, takie, wiesz, na zasadzie konsekwentnie z
nieprawidłowego użytkowania maszyny, no to też by nie było głupie. No nie byłoby to głupie, no bo wiesz, normalnie jadąc z opuszczonym siewnikiem do tyłu, to nabijasz w redlicy, tam ziarno wylatuje, tam nabijasz ziemia i automatycznie zatykasz, wtedy już tam nie sieje. No. No. A widzisz, no, ale to trzeba znać właśnie budowę siewnika, nie? No. Tam, wiesz, no ja tam nie wiedziałem, no już wiem. I super. Będę. Nie, ja właśnie lubię sobie brać pod uwagę, tak jak ostatnio właśnie mi Szymon zwrócił uwagę, że to nie jest tak, że masz siewnik z podsiewaczem i z kultywatorem i ty po ściernisku jedziesz, nie dość, że obsiejesz, to jeszcze stależujesz i masz wszystko ten, nie? Mówi, że to tam trzeba poprzerzucać, bo te talerzyki, co są przy siewnikach, to one nie działają jednak tak dokładnie jak te w tych agregatach na przykład talerzowych, nie? No, w zasadzie przy siewnikach to są najczęściej bruny aktywny. Aha. A nie ta talerze, także to jest. Chociaż jak są takie, to może tam i są w niektórych, ale przeważnie są bruny aktywne, także po orce jak jedziesz, nie musisz uprawiać. No. Jest bruna aktywną, czyli w koło lołce bruna i to. No ale po orce, nie? Po orce no, i wtedy ta orka. A jak na przykład bezorkowo? Skulchnie, no. Bezorkowo, no nie wiem, to powinny mieć jakieś talerze, coś w tym stylu i potem dopiero też ta bruna aktywną jednak, bo talerze to no tak jak talerzówka, no tyś jeszcze nie widział, no ale to robi takie jakby małe skiby, nie? No. I siewnik w to nie zasieje, więc ta bruna aktywna i tak musi być, i tak i tak musi być. Znaczy ona po prostu wspomaga to, żeby po prostu dobrze zasiał, nie? A nie tak jak tutaj teren przed siewnikiem. No. O, a nie tak jak tutaj w farmingu, że to zastępuje kultywator i pług. No ale to wiadomo, tu też chodzi o to, żeby tu ludzi nie odstraszać, nie? Bo jakby tak, wiesz, siąść faktycznie takiego symulatora, gdzie wszystko się robi jak należy, no to kto by w to grał? Chyba inomaniaki, no. No niestety, niewiele ludzi by w to grało, tak. Tak samo jak niewiele ludzi będzie grało, jak faktycznie dojdzie do skutku Cattle and Crops. No, powiem ci, ja tak sobie czasami zerkam, jak widzę, że tam wypuszczą, bo oni dziwnie robią aktualizacje, bo oni z każdą aktualizacją dodają nową maszynę, nową robotę, którą można wykonać i tak po prostu z każdym update'em dodają po jednej funkcjonalności. I jakiś czas temu było właśnie sianokosy. No to oni tam widocznie muszą mieć umowę z klasem, bo tam wszystkie maszyny to jest klas albo Deutschwar. Znaczy plus taki, że są na licencjach, to jest fajne, nie? Nie powiem, no tu są dużo lepiej wykonane modele niż z farminga. No przykro mi bardzo, ale no tam jadąc w tym kombajnie, załóżmy, czy tam ciągniku, takim Axionie 900, jak ty tam teraz jeździsz z tym siewnikiem, no to czuć, że się siedzi jednak w tym ciągniku, ale to też może akurat zasługa grafiki, bo ta grafika jest tam mniej kolorowa taka, bardziej jest faktycznie taka stonowana, nie? To może też tutaj to na to wpływać, ale tam mi się podobało, bo tam skosiłem trawę i musiałem potem właśnie wrócić, podpiąć przetrząsacz i przetrząsnąć to powiedzmy raz. I tam jest o tyle fajnie, że na przykład tak jak tutaj, jedziesz siewnikiem, tam pewnie jedziesz teraz, nie wiem, z 18 na godzinę załóżmy, nie? No i ciągnik, choćbyś tam, nie wiem, cisnął, no to nie pojedzie szybciej. A w Cattle and Crops jest coś takiego, że tam musisz sam pilnować tej prędkości. Byś, jakby wiesz, moc pozwoliła, no to byś pocisnął i nawet 30 na godzinę z tym siewnikiem, nie? No ale wtedy jest tak na przykład, żebyś nic nie obsiał praktycznie. To tak jak w realu, no też no. Pociśniesz, teoretycznie pociśniesz, ale siewnik nie nadąży siąć, nie? Dokładnie, no tak mówię, jeżeli moc ciągnika pozwoli, nie? Tym bardziej taki siewnik, który ma bruna aktywną, taki jak to są te, no nie możesz, chociażby i moc ciągnika pozwoliła, nie możesz przyspieszyć, bo tego nie uprawi. No, dokładnie. No. No i tam właśnie w tym katlu się pojawia wtedy komunikat, że jedziesz za szybko, nie? No to trzeba tego pilnować. No tam wiadomo, idzie sobie ustawić ten tempomat, powiedzmy jakiś, nie? Nie ma problemu. No ale i tak, wziąłem ten przetrząsacz, przetrząsnąłem trawę i to nie był koniec. Tam potem jak się patrzyło na tą trawę, to tak jak tutaj w farmingu jest ten kwadracik informacji o polu, to tam na poszczególnych sektorach tej łąki, nie że tam się spojrzało w ta łąka i się widziało informacja o całej tej łące, tylko na poszczególnych sektorach tej łąki było napisane procentowo wyschnięcie tego.
I tam na przykład było tak, że tam po jednym przetrząśnięciu było, załóżmy, w niektórych miejscach 25, w niektórych miejscach 40%, no ale to trzeba było potem następnego dnia dopiero przetrząsnąć drugi raz jakby, nie? Jeżeli oczywiście akurat miał nie padać deszcz. Więc to jest tak, kurczę, no bardziej mi to pachnie symulacją. Inna to sprawa, no to... realne, no. No, normalnie trawę musisz trzy razy przecząsnąć. No, no tak, tak. No dokładnie, no wiadomo, no przecież to... Chyba nie wiem, jaka by musiała być hica, żeby ta trawa musiała wyschnąć po jednym tym... No. Nie wyschnie ci całą, bo zawsze od spodu zostanie. O, no to jeszcze tak. Musisz po nocy zawsze musisz to ruszyć, przecząć, bo to jednak no nocy jednak to rosa, usiednie, wiadomo. Rosa to ubije i no. to trzeba przecząć, to trzeba wzruszyć i... Wtedy to dopiero jest, no także no, to jest bardzo uproszczone, że no jeden raz przejedziesz i zaraz możesz praktycznie zbierać, nie trzeba nic czekać, no mm-hmm. ale... No właśnie, no i dlatego ja czekam na ten Cutland Crops, może za, nie, tak obstawiam za 10 lat może skończą. Tylko żeby nie było tak, że teraz giganci będą im poddupcać pomysły co 2 lata i wdrażać nowe rzeczy, nie? Od nich. No, tak podpatrzone. Bo to... wiesz, podpatrzone może być i wdrożone na swój sposób, nie? No jasne, wiadomo, no, na ile pozwoli silnik gry, bo to jest jednak trochę co innego. No, ale no, co mi tam się jeszcze podobało, to na przykład przy... Jedna z pierwszych aktualizacji to chyba była, jeszcze przed hodowlą byków, to było chyba zbiory słonecznika, żniwa słonecznika, no to tam nie było tak, że sobie podjedziesz ciągnikiem, znaczy może się dało, ale akurat w tym takim zadaniu, które się tam wykonywało, to działało tak, że no wsiadasz w kombajn, a za tobą jedzie pracownik i powiem ci, ten pracownik wiedział co robi. Jak się dojeżdżało do krańca pola, żeby tam się obrócić z tym całym headerem, no to on też tak potrafił sobie fajnie tam... Fu, Jezu, nie słonecznik, kukurydza na sieczkę, sieczkarnią, o. Sieczkarnia, ja, bo ja mówię, bo teraz mi się przypomniało, że tam on się tak ustawiał, że zawsze z tej ruły prosto mu w te przyczepy to tam leciało, nie? Leciało. A nawet jak się robiło manewry, to on tak fajnie potrafił objechać to, więc ta sztuczna inteligencja tam, no troszeczkę lepiej wtedy już działała. I to też fajnie było zrobione. No i tam nie powiem, już o glebie 3D nie wspomnę, nie? No wiesz, ta gleba 3D przydałaby się tu, chociaż niektórzy jak się na mnie, także to chyba w 17 u Bohuna czy Kaś, to się potem rozunaczyli, a bo jak to będziesz orał, jak będzie gleba 3D, to nie dasz rady orać. No jak to, a w realu jest a gleba w realu jaka? To co? No. W realu, no właśnie, jaka jest gleba w realu? Więc nie rozumiem takiego oburzenia, że to się nie dał, że to nie pójdzie orać, że to nie pójdzie to tamto. A czy wiesz co, to się wszystko da, tylko jedyne co... No będzie dużo, dużo ciężej. Tak, a no to jest jedna rzecz, a jedyne z czym jeszcze może być problem, to po prostu komputery no graczy, bo to jest jednak, to będzie funkcja, która będzie mocno dodatkowo żarła procesor, no bo to jest typowo procesorowe, tam z grafiki jest niewiele. Tam jedynie z grafiki są tekstury gleby, nic poza tym. No chyba, że dałoby się to po prostu dobrze zoptymalizować. No a poza tym, właśnie. No to kurde, dałoby się zrobić ewentualnie jeszcze jako moim zdaniem i czytałem, że tam niektórzy też tak już kombinowali, że przecież spokojnie by się dało zrobić imitację takiej gleby 3D, żeby nie obciążać komputerów. Po prostu jakoś tak udawać lepszą fizykę tych kół, tego zawieszenia, przede wszystkim, żeby nie było tak, że se tam Bohun podepnie głębosza do 60 i pociśnie 15 na godzinę z tym głęboszem. Żeby po prostu było jakoś czuć, nie? Że tam zaraz tam wypluje te ośki, kurde, i zgubi tam te wszystkie części, nie? Do 17 był. Jak on tego głębosza podpił i zasuwał z wytrzmaną opie, kuźwa. Co ty to od Kindale już za sceny, no, ale kij. No. No i potem mu tam pisali. A ze mnie się śmiał na tej poprzedniej mapie, jak do tego Lindnera małego podpiąłem tą ścielarkę taką na pod tego, pod tura. Co mu kółka poszły do góry, no. Także, ale nie, bo był chyba w 17 taki mod, on się jakoś chyba More Realistic Gameplay nazywał, że tam faktycznie na przykład jak się załadowało przyczepę i podpięło ciągnik, no i bez tego odważnika z przodu, bez obciążnika, no to stawał dęba, nie? I no, że był taki mod. Było coś takiego. I tu chyba też widziałem, ale to inaczej chyba, bo to było, że realistyczny plon i waga, coś takiego, taki mod tutaj do 19.
Tylko teraz właśnie nie wiem, czy waga, kwestia taka, że na przykład no tam rzeczywiście jakaś taka z tych większych przyczep przy takim mniejszym ciągniku miałaby problem. Chociaż na tej mapie to czasami i ten klas ma problem wjechać tam niedaleko tych pól, gdzie ty teraz jesteś, jakby tak jechać w stronę pól Bartka z dwoma przyczepami. Więc no to tam od terenu mapy też zależy dużo, nie? To też zależy, bo wiem, że ten właśnie More Realistic to w ten sposób działał, bo chyba w 15 też już właśnie był mod taki coś a la More Realistic, że obciążenie właśnie przyczepy pod górka, bo tam każdy kto widział, ktoś to tam testował na poszczególnych przyczepach, ciągnikach i jak to działał, nie? Że no. Wjechał do 3/4 górki i ciągnik się po prostu zakopał niby na asfalcie, no. Zaczął grzebać. No jest to też takie trochę, no jakby to było, nie byłoby źle, bo to faktycznie co po niektórzy to zapinają przyczepy takie, że masakra. No. Robią te żewe. No właśnie. Ja ostatnio robiłem test tego mojego Dodge'a, ten samochód, podpiąłem pod te TGV od Bartka, pojechał. Znaczy on tam ma te 350 koni chyba, nie, ten Dodge, więc i napęd na 4, więc znaczy wyglądało to jak, nie powiem co, ale no tam do pośmiania się tam, do śmiechu pojechał było. Pojechał z TGV. No widzisz, jak żeś oglądał z 17, to wiesz, że ja na tym Maverick Multifluid też ciągnął ciężarówką po 4 przyczepy. No, ale to już wiesz, to już po prostu była potrzebna no, taka wydajność, no nie ma, wiesz. Raz, że wydajność, a dwa, te auta miały 900 koni, nie? I przede wszystkim, że ciągnął to, starał że się to ciągnąć po asfaltach, nie? Do tego, chociaż to tam po polu też to nie robiło różnicy i to jest właśnie takie trochę, że czy pole, czy asfalt... Tak, ale mi się ogólnie wydaje, że w 17 jakby reakcja ciągnika czy maszyny z glebą była lepsza. Nie wiem czemu, ale tak mi się wydaje, że to jakoś lepiej, bo tutaj Giants już to powiedzmy tak wrzucił do podstawy, a w 17 ten taki, były takie trzy mody od Giants, chyba Ground Response to się nazywało? Tak, Ground Response. Coś tam jeszcze, to były takie... module, one się tak, tam... Tak, tak, dokładnie, tam, no. Do tych, no. I nie, tak było. Jakoś nie wiem właśnie, kurde, mam wrażenie, że to tam trochę lepiej to działało, jak to się oczywiście włączyło, no bo jak to się wyłączyło, no to się jechało jak po stole, nie, ale jakoś to tak, kurczę, miałem wrażenie, że i tak fajnie, i tak podskakiwały te ciągniki, no tutaj niby jest pagórka, a ja tym Johnem jadę, no nie wiem, no jakbym jechał, no po stole, tylko po prostu słysza obroty, że on coś tam się męczy, nie. O. Także no takie wiesz, no jakiś imitacja, nie wiem, symulacja pracy zawieszenia lepszego, może te fotele powinny bardziej jakoś tak podskakiwać, się bujać czy coś. Kurde, to już też byłoby inaczej, nie? Przede wszystkim co, to powinna ta postać się inaczej zachowywać. To jest takie sztywny jak do Wasserwaugi posiedzony i... No, ja, no. ...mie się na tym. A potem ja mam dyskopatia i koniec. Ale nie, słuchaj, no postać jest poprawiona, bo przecież widać, że tam on ciśnie sobie ten pedał gazu, nie? Ja dobrze, ale jak zjeżdżasz z górki, no. To postać ci patrzy w dach, a nie w szyba. No. Nie pochyla się razem z ciągnikiem. Tak, to jest fakt. A na wybojach czy na czymś sztywno patrzy przecież postać przed siebie, a ciągnik się... jak starą, nie powiem co. No a ja teraz właśnie dopiero chyba się zorientowałem, że mam profil z ETS-a i mam przy tych ciągnikach ustawione 900 stopni obrotu. Kurde, ja mówię, co ja tak macham tą kierownicą, nie? A ja miałem do farminga 360, bo to było wystarczająco. A tu 900 stopni. Ja mówię, co ja, kurde, muszę tak kręcić, żeby zawrócić ten te. Ale w sumie jest precyzyjniej troszeczkę. To trzeba przyznać, że precyzyjniej się prowadzi. No widzisz, to nie ma 360 w ciągniku. Ale, no nie ma na pewno, nie, oczywiście, że nie. Też się tam trzeba namachać tą fajerą. No jasne, no pewnie. Żeby ino fajerą, bo przecież tam oni, jak ma jakieś tam narzędzia podpięte, no to przecież tu jakieś knefle po boku, nie? Tu jakieś, wiesz... No wiesz, teraz to już są knefle. Kiedyś, za moich czasów, to były wajchy. No, wajchy. Trzeba było się po prostu niestety, ale dobrze napocić, żeby to...
Wszystko no tak. poprzeciekuwać, no. Tak, no tak, tak, no. No tak, właśnie tak, Godos, teraz są knefle, były wajchy. Ja pamiętam, kurde, to właśnie gdzieś tam w urzędowie przy Kraśniku, jak jeden jedyny raz pojechałem właśnie do mojej rodziny od strony ojca, tam no właściwie to, tam było tak dziwnie, bo tam cała wioska, czy tam właściwie dzielnica urzędowa, bo to urzędów, taka pod Kraśnikiem, takie miasteczko, no to taka wioskowa dzielnica była tego urzędowa, no to tam właściwie na 75 chyba ludzi, którzy mieszkali, bo ta dzielnica to była po prostu ulica i wzdłuż tej ulicy były domy, za tymi domami były pola, tam każdy miał jakąś swoją ziemię. No i tam wszyscy mieli jedno nazwisko, nazwisko mojej babci, te panieńskie. No i tak mówię, kurde, kiedy pamiętam ojca się pytam, czy to wszystko są ciocie i wujki, nie? A wtedy za bajtla to tam 90 tam któryś rok to był, jest bajtel mały i on mówi, no właściwie to tak, nie? No i no, to faktycznie się okazało, że tu jakaś stryjenka, tu tam jakaś kuzynka, tu jakiś kuzyn. No i tam oni właśnie mieli takiego starego, kurczę, to był chyba jakiś Ursus, ale nigdy tego modelu nie widziałem ani w farmingu, tutaj ani w 17, ani w 15. Taki kurczę miał taki jakby, kurde, jakby to opisać. Coś jakby 60 w puszce, tylko że to, nie, to był większy, kurde, ciągnik. Taki miał wypukły dach, taki zaokrąglony jakby. Zresztą, co ja tu będę opisywał te, co ja tu będę opisywał Ursusy, jak one... No co, to, co tam jest do opisywania w tych starych Ursusach? To blacha, blacha, niewygodny... Jeszcze raz blacha. Nie, i niewygodny zic, nie? A, także no, kurde, ale za cholerę, ja no wtedy to byłem bajtel, to ja miałem frajda, że po prostu jada i mnie żyć boli na tym, nie? Bo to się podskakiwało po tym twardym. No, ja pamiętam, nie miałem siły kierownicy obrócić w ogóle w tym ciągniku. O, szło ciężko. 30 wcale szła ciężko kierownica. 60 już szła lekszy. Właśnie, kurde, nie pamiętam, może to była 60, tylko Jarzek był taki mały i mi się wydaje, wiesz, potem się pamięta coś jako duże, a to się okazuje, że to było małe, nie? Jak się za bajta coś widziało. O, też, to 60, wie, bo tego podejrzewam. Były, podobne były cztery w sumie wersje, czy C40 11, potem no. Był C300 chyba 55, C360. No. 62 potem zrobili, bo to ze wspomaganiem, to tamtego. Tych wersji było trochę podobionych na tym samym silniku. Prawie, że tym samym, tam no było kwestia chyba średnicy tłoka inną i pojemności. Wtedy były, ten były dwa, trzy konie więcej i to było wszystko. Nie? No. Dobra, to... panie, pola zasiane. Pola zasiane, no to ja dojeżdżam do krańca i będziemy po lekku tutaj kończyć nasze spotkanie, dojeżdżam do krańca tutaj pola i będziemy po lekku kończyć, bo jak teraz my zaczniemy kolejna ten, to ja się już do roboty nie wyrobię potem. Ja jedę na noc i jeszcze dzisiaj mi się trafiła wcześniejsza godzina niż normalnie, bo ja albo mam na 18, albo na 22, a dzisiaj tak nic z dupy, nic, nie wiem, nie powiem z czego. No, nic z dupy, nic z pietruchy, to tak kurde 19:30, nie, tam... No, to jeszcze. Tam już. Dobra, to ja tutaj zostawię go w polu, przynajmniej będę wiedział, jak wejdę do gry, o co tu chodzi. Aha, i tepniesz się na gospodarkę. Tak, tak, tak. Do krówek prosto, o, proszę bardzo. A, nie ma sprawy, no. Także dobra. Dziękuję ci, onkel, za pomoc. Za tutaj przede wszystkim... Przede wszystkim w sumie to oddałem ci, słuchaj, oddałem ci wszystkie roboty, które lubię najbardziej. Bo ja lubię siać i lubię najbardziej żniwować właśnie. No wiesz, mi to tam jest obojętne, co ja robię, także no. A czy wiesz co, ja lubię, ja sobie lubię tam, wiesz, pojechać głęboszem, lubię sobie pojechać pługiem, no bo to fajnie czasami też co innego porobić, nie? No, wiesz, tam niektórzy to wiesz, ja, niektórzy to do pługa to puszczają pracownika, a tam wiesz, nie, a robią tylko to, co najprzyjemniejsze i przyspieszają czas, żeby rosło. Także, niektórzy to wszystko, co idzie, to na pracowniku robią, a no to, co muszą, to już potem sami. Nie? No. Ale to czasami tak różnie to bywa z ludźmi. No. Także dzięki ci wielkie za spotkanie. Widzowie, wam również dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że tutaj
żeśmy nie przegieli z naszą godką, no ale to, no natura, no natury nie osłukasz, hopie, no nie, nie idzie. No. To nie ma szans. No, nie ma szans. To się nie przeskoczy. Oczywiście, że nie. Chciałbyś kogoś pozdrowić? Ach, może na koniec. Ach, dam. Pozdrawiam, no. Wszystkich tych, co oglądają ciebie, mnie i nie wiem kogo tam jeszcze, no tak. Krystyna z gazowni i jako to tam zawsze Bohun Godo, a już nie pamiętam. Krystyna z gazowni to wiem, a co tam jeszcze to... O tam, coś tam jeszcze do no. Ja mam czasami jak coś dupnie tekstem, to klękajta narody. No, ostatnio, dzięki wielkie. Ostatnio no, mnie no. bardzo unaci. Bo go trochę dźwignął mu ciśnienie, to mnie tam laciem straszy. Ale lacie za jedno dolecił. Słowo, ale nie będę go teraz godał, bo a, to już Litik poleci. Tak jest, to, no, to już będzie, wiesz, potem będzie drama jakoś i no, na Fame MMA was zaproszą tego. Jeszcze. No. No. Dzięki wielkie serdeczne za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, a kolejnym odcinkiem będą Sąsiedzi w sobotę o 12. Trzymajcie się, cześć! Cześć!